proszę o chwilę uwagi. Konkurencje rozegrane. Dobiega teraz właśnie kolejna część naszych zawodów. Proszę jeszcze pana burmistrza o zabranie głosu w tym momencie. Moi drodzy, przepraszam, że na mnie czekaliście, ale właśnie otworzyliśmy, myślę, że przepiękne regaty, za chwilę żagle, bo płyną na Jezioro Żagielskie. Trzecie regaty samorządowe. Natomiast ja później na koniec jeszcze podsumuję, troszeczkę powiem od siebie. Więc w tym momencie chciałbym powitać pana Jędrzeja Łucyka, dyrektora biura posła Sejm, wiceministra spraw wewnętrznych administracji, pana Jarosława Zielińskiego. Witam się serdecznie. Może za chwilę nastąpi odczytanie wyników końcowych przez sędziego głównego zawodu. Proszę sędziego głównego zawodu, starszego kapitana Arkadiusza Lichotę, o odczytanie protokołu końcowego. Protokół końcowy sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych. 18 sierpnia 2018 roku przeprowadzono w Rajgrodzie gminne zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych, w których wzięło udział 3 drużyny. Komisję sędziowską powołał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gajewie, a sędzią głównym zawodu był starszy kapitan Arkadiusz Lichota. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach. Ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. Ja wyczytam drużyny, proszę Państwa, o brawa. Ćwiczenie bojowe, miejsce pierwsze OSP Woźna Wieś z wynikiem 54,77. Miejsce drugie OSP Bełda z wynikiem 65,10. Miejsce trzecie OSP Rajgród Gospodarz z wynikiem 67,18. Sztafeta pożarnicza, miejsce pierwsze, podobnie jak w poprzedniej konkurencji, OSP Woźna Wieś z wynikiem 76,16. Miejsce drugie, tutaj również nie będzie zaskoczenia, kolejność się nie zmieni, OSP Bełda z wynikiem 84,63. Miejsce trzecie, OSP Rajgród z wynikiem 92,45. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco. Miejsce pierwsze OSP Woźna Wieś z wynikiem 130,93. Miejsce drugie OSP Bełda z łącznym wynikiem 140,73. Miejsce trzecie OSP Rajgród z łącznym wynikiem 159,63. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty, w związku z powyższym żadnych protestów nie rozpatrywano. To, co jest pocieszające, to żaden z zawodników nie uległ wypadkowi, z tego również się bardzo cieszymy. Jednocześnie stwierdzam, że zawody zorganizowane były zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z 2011 roku. Podpisał sędzia główny zawodów sportowo-pożarniczych starszy kapitan Arkadiusz Lichota. Dziękuję serdecznie. Dosłownie dwa zdania, korzystając z okazji, że jestem przy głosie. Panie burmistrzu, w imieniu swoim własnym, w imieniu komisji sędziowskiej pragnę bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie tych zawodów po raz kolejny. Wszystkim drużynom biorącym udział, czyli trzem drużynom, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego na podium, serdecznie gratulujemy udanego startu. To, co powiedziałem wcześniej, bardzo nas to cieszy, że nie było żadnych wypadków. No niestety, czasem zawodzi sprzęt, ale bywa tak, że tam, gdzie zawodzi sprzęt, tam jest wykorzystywana siła mięśni ludzkich. No te zawody udało się dokończyć. Co ważne, udało się również wyłonić zwycięzcę, który będzie reprezentował gminę podczas przyszłorocznych zawodów sportowo-pożarniczych szczebla powiatowego, które odbędą się na pewno na terenie powiatu grajewskiego, gdzie to jeszcze zobaczymy, bo to ta kolejność się zmienia.
Także jeszcze raz wszystkim drużynom bardzo serdecznie gratuluję. Ze sportowego punktu widzenia zwycięzca może być jeden. Jest to jednostka OSP Woźnawieś. Niemniej według mnie, myślę, że większość z Państwa to zdanie podzieli. Wszyscy jesteście zwycięzcami, dlatego że gdyby nie wy, tego wspaniałego widowiska by nie było. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Nie będę przedłużał, bo na pewno jeszcze będą osoby, które zechcą zabrać głos. Teraz nastąpi ceremonia dekoracji zwycięzców. Za zajęcie pierwszego miejsca w grupie A drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnej Wsi otrzymuje puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Dowódcę grupy proszę o drużynę o wystąpienie przed kontrzyku. O wręczenie proszę burmistrza Rajgrodu pana Jerzego Glińskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grejewie starszego brygadiera Andrzeja Jabłońskiego, pana Jędrzeja Łucyka, dyrektora biura poselskiego, posła na Sejm RP, pana Jarosława Zielińskiego i prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego OSP w Rajgrodzie, drucha Marka Kostrzewskiego. Gratuluję. Gratuluję. Coś dla ducha. Ładne zdjęcie. Z dedykacją. Gratuluję. Trzymaj. Za zajęcie drugiego miejsca w grupie A drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdzie otrzymuje puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Dowódca drużyny, proszę o wystąpienie. O wręczenie proszę pana burmistrza Rajgrodu Jerzego Glińskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie starszego brygadiera Andrzeja Jabłońskiego, prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego OSP w Rajgrodzie, drucha Marka Kostrzewskiego. No, ale ja chcę. No, myślę, że nie. Dziękuję. Gratuluję. Nie zawsze to pierwsze miejsce jest, ale drugie też jest dobre. Ważne, że na warok podium. Tak jest. Gratulacje. Proszę. Dziękuję. Z dedykacją. Dobrze, dziękujemy. Za zajęcie trzeciego miejsca w grupie A drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie otrzymuje puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową. W zastępstwie dowódcy wystąpi druhna Żaneta. Zapraszamy przed kontrzyku. O wręczenie proszę pana burmistrza Rajgrodu, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego. Gratuluję. Że dzisiejsze zawody zostały też rozbudowane o jeszcze taki aspekt jak wręczanie odznaczeń i wyróżnień.
uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego pan Ireneusz Gliniecki został odznaczony brązową odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański. Proszę o wystąpienie. Proszę pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, starszego brygadiera Andrzeja Jabłońskiego i prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego OSP w Rejgrodzie, drucha Marka Koszewskiego. Panie burmistrzu, w imieniu prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego wręcza panu złotą znakę. Podlaski Krzyż Floriański z życzeniami dalszych wyróżnień. Nie, bo to tak. Gratuluję panie burmistrzu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego pani Anna Rutkowska została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W imieniu pani Anny Rutkowskiej, która dzisiaj nie może uczestniczyć w tej uroczystości, odznaczenie odbierze burmistrz Rejgrodu pan Ireneusz Gliniecki. Proszę o wystąpienie. Wręczenie medalu proszę pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i prezesa zarządu miejsko-gminnego OSP w Rejgrodzie. Panie burmistrzu, proszę przekazać najlepszymi życzeniami. Tak to się stanie. Bardzo dziękuję. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego uchwałą nr 3/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku nadało druhnie Żanecie Chylińskiej odznakę strażak wzorowy. Proszę wystąpić. O wręczenie odznaki proszę burmistrza Rejgrodu pana Ireneusza Glińskiego i prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego OSP w Rejgrodzie, drucha Marka Kostrzewskiego. Gratuluję. Strażak wzorowy, tak? To brzmi dumnie. Widzę błysk w oku, także aż się boję, jak jest to będzie dalej. Wspaniała kariera. Dziękuję. Gratuluję. Proszę o zabranie głosu przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie starszego brygadiera Andrzeja Wińskiego. Panie burmistrzu, panie dyrektorze, szanowni państwo, druhny i druhowie uczestniczy dzisiejszego spotkania, dzisiejszych zawodów. Nie żałują ci, co dzisiaj nie wzięli udziału. Naprawdę super się udało, pogoda dopisała. Zwyciężyli najlepsi. Dlatego im gratuluję. Pozostali też można czuć się zwycięzcami, bo jesteście dzisiaj z nami. Wspólnie możemy tutaj uczestniczyć w tych zawodach. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te drużyny, którym się nie udało dzisiaj zorganizować, będą. Także jeszcze raz gratuluję zwycięzcom. Cieszę się, że wszystko szczęśliwie, bezpiecznie się zakończyło. Na zasadach fair play, no sprzęt jest sprzętem, tylko czasami bywa zawodny. Być może w przyszłym roku się będzie lepszy. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję za udział. I o zabranie głosu proszę burmistrza Rejgrodu pana Ireneusza Glińskiego. Panie dyrektorze, panowie komendanci, moi drodzy. Przede wszystkim dziękuję za to wyróżnienie, za tą odznakę. Floriański Krzyż? Podlaski Krzyż Floriański. To brzmi dumnie. Powiem szczerze, odznaczeń mam pewnie kilkadziesiąt. Tego nie mam.
I odtąd pamiętam, od roku 2011, kiedy stałem się emerytem, no to pierwsze moje odznaczenie, tak? To trochę czasu upłynęło. Dziękuję bardzo. Ja się naprawdę jestem szczerze wzruszony. I to dobrze, to znaczy, że zaczynamy się rozumieć, tak? Że te kilka lat, które jesteśmy razem, nie upłynęło daremnie i że będziemy się dalej rozwijać. Ja chcę wam podziękować również za to, że jesteście, że przybyliście. Tak jest to humorystycznie, jak zawsze zresztą. Kiedy patrzyłem na wjeżdżające załogi, zobaczyłem, że nie ma Władka, myślę, pozamiatany. Nie będzie zawodu. No Władka nie ma, tak? Później patrzę, wjeżdża woźna wieś, która wygrała zawody, którym gratuluję, a to średnie wieku dość wysoka. Ale zobaczcie, tak? Spójrzcie na przewodniczącego komisji rewizyjnej, tak? To jest właśnie to. I koledzy, którzy stoją obok. Można? Można. Jest mi przykro, bardzo jest mi przykro, że nie ma mieczy. Kiedy bywałem u nich, systematycznie, często 25 młodych ludzi, tak? To gdzie oni są? Nie ma ich tutaj. Tak nie może, to jest źle, tak? To nie może tak być. Rydzewo, moi drodzy, to samo. Dwa stoły strażaków, tak? A tutaj ich nie ma. Pierwsza inwestycja w tej gminie, w Rydzewie, co zrobiliśmy? Remiza strażacka w Rydzewie. Coś nie zagrało. O tym trzeba jasno mówić. Coś jest nie tak. Ja będę rozmawiał, tak? Spotkamy się, pogadamy. Ja nawet tego nie powinien dzisiaj mówić, bo dwa miesiące do wyboru. Po co mi to, tak? Ale ja nie umiem inaczej. Ja jestem szczerym człowiekiem. Coś jest nie tak. To tak na marginesie. Ale też, żebyście wiedzieli, jak to jest, co ja czuję, tak? Bo burmistrz to nie jest maszyna. To jest facet taki jak każdy człowiek. On też czuje, tak? On też to odbiera. Więc tutaj czegoś mi zabrakło, tak? Ale tym bardziej cieszę się, że wy jesteście, tak? Żeście naprawdę o to zobaczyli. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję Bełdzie, tak? Pomimo, że nie mają samochodu jeszcze nie mają, tak? Ale mogą przyjechać, tak? Są tu z nami, tak? Drugie miejsce, fajne miejsce, super. No i trzecie miejsce na podium, tak? Rajdą, tak? No tak, słuchajcie, i tak trzeba. I to, żeśmy się fajnie generalnie bawili, tak? I o to chodzi w tym wszystkim. Za chwilę wypłyną tutaj, już wypływają żaglóweczki. Myślicie, że oni płyną po to, żeby rywalizować? To są regaty, tak? Ale nie, nie po to płyną. Nie są ważne miejsca, tam też będą puchane, będą, oznaczeń nie będzie, ale będą dyplomy. Płyną po to, żeby się dobrze bawić, płyną po to, żeby być razem, tak? I to jest ważne. I tak się buduje lokalna społeczność, tak? Tak buduje się samorządność. Czym jest samorządność? To jest ta mała grupa ludzi, niecałe 6 tysięcy nasz, ludzi z Rajgrodu i z gminy Rajgród. Więc trzeba się szanować. I wam dziękuję za to, że tu jesteście, że szanujecie burmistrza i że fajnie, żeście się bawili. Chcę podziękować strażakom Państwowej Straży Pożarnej, tak? Na ręce pana komendanta, zastępcy komendanta. Jak zawsze profesjonalni, zobaczcie, tak? Zawsze przygotowani. Tak naprawdę bez was te zawody by się nie mogło. I my się tam gdzieś spotykamy, się nie zgadzamy odnośnie różnych spraw czasami, ale jesteście zawsze z nami, tak? Nie mówicie, że są trzy drużyny, to nie będzie zawodów. Nie, byłaby jedna, pewnie też byśmy byli z nami, byśmy te zawody przeprowadzili, tak? I za to wam serdecznie dziękuję na ręce pana komendanta Andrzeja, tak? Pan komendant Andrzej to człowiek, który już wiele z nami i jak gdyby i dojrzewa, jak widzi. Także co, jest coraz słabszy. Dziękuję kibicom, tak? Pani Sołtys tutaj i też kolejna pani i z tej strony mamy kibiców do nas dotarli. Fajnie, że jesteście, fajnie, że kibicowaliście naszym strażakom, tak? Fajnie, to tak powinno być. Pamiętam tamte zawody sprzed roku, trochę więcej ludzi było, nie? Trochę był obóz chyba jakiś, więc troszeczkę więcej, ale część ludzi, gro ludzi jest w tej chwili na górze zamkowej. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, rozpoczęliśmy zawody regaty żeglarskie. Tam jest coś, co trzeba spożyć. A kiedy już to się wydarzy, zapraszam wszystkich do portu, na górę zamkową, na regatę. Tam naprawdę będzie na co popatrzeć. Ale w międzyczasie też, moi drodzy, mamy zawody w piłce siatkowej. Tak? Osiem drużyn? Osiem drużyn, tak? To się trochę przeciągnie. Także jest gdzie czas spędzić w Rajgrodzie, jest co robić.
i bawmy się dobrze, tak? Bawmy się dzisiaj i spędźmy mile ten trwający weekend. I co szczególnie dziękuję dla Jędrzeja, który też jest z nami, tak? On tak naprawdę to chłop z naszej ziemi, to słuchajcie, bo z Poznańskiej, tak? No wiadomo, polityk, więc politycy mają swoje, jak każdy polityk, no. Ale jest, przyjechał, zobaczył pewnie głównie na Woznesie, bo nie na burmistrza, no wiadomo, ale fajnie, że jest, tak? Też zapraszam Państwa na regaty, tak? Naprawdę warto zobaczyć ten piękny żagiel, który tam za chwilę wypłynie, dwumaszczowiec. Myślę, że w skali kraju podobnego żagla jeszcze nie ma. Moi drodzy, ja tak będę opowiadał, ale wy jesteście zmęczeni. Zasłon w gardę dla mnie również, więc spójrzmy na nalewak i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę nastąpi złożenie meldunku i zakończenie czwartych miejskich gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Rajgrodzie. Pododdziały baczność, prawo patrz, panie burmistrzu, komendant miejski gminy Druch Łukasz Zawistowski melduje o zakończeniu czwartych gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Dziękuję. Proszę zakończyć. Pododdziały spocznij. Dziękujemy wszystkim za udział w czwartych miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnych w Rajgrodzie i zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Może na tle samochodów, czy gimnazjum.